Zakończyła się modernizacja XIX-wiecznego dworca kolejowego Boguszów Gorce Zachód. Zachowano historyczny wygląd budynku. Wyremontowano ceglaną elewację dworca, wymieniono też okna i drzwi. Odtworzono dawną kolorystykę tynków, drzwi, okien i dachu. Metamorfozę przeszło też wnętrze obiektu. Do dyspozycji pasażerów jest ogrzewany i klimatyzowany hol, toalety i pomieszczenia dla podróżujących z małymi dziećmi, wyposażone m.in. w przewijak. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W ramach zrewitalizowanej inwestycji zmieniło się również najbliższe otoczenie dworca. Zamontowano elementy małej architektury, czyli ławki i kosze. Wykonano też nowe miejsca parkingowe i zbudowano wiatę na rowery. Wyposażono w stojaki. Modernizacja dworca kolejowego w Boguszowie Gorcach Zachód jest częścią realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe ogólnopolskiego programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego w całym kraju zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie prawie 200 dworców kolejowych. W województwie dolnośląskim programem objętych zostało 19 dworców, a inwestycje na większości z nich zostały już ukończone. Wartość inwestycji to blisko 10 milionów złotych brutto, a realizacja projektów współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.